Dobrze. Szanowni Państwo, zebraliśmy się tutaj po to, żeby poinformować Was, że 20 marca 2017 roku zachodniopomorski kurator oświaty pozytywnie zaopiniował projekt sieci szkół publicznych na terenie gminy miasto Kałobrzeg, który uchwaliła Rada na ostatniej sesji Rady Miasta. Ta opinia kuratora jest dla nas wiążąca i jest uzgodnieniem. Oznacza to to, że na następnej sesji 29 marca Rada, przyjmując uchwałę zatwierdzającą sieć szkół na terenie miasta, nie będzie mogła do niej wprowadzić żadnych dodatkowych poprawek. Zarówno jeżeli chodzi o samą sieć szkół, jak i obwody, które dla tych szkół zostały ustanowione. W tej opinii najważniejsze jest to, że ona została wydana bez żadnych dodatkowych uwag i warunków. Kurator miał prawo, zgodnie z przepisami, wprowadzać nam dodatkowe elementy, które musielibyśmy uwzględnić. W naszym przypadku nic takiego nie miało miejsca, co jest dość istotne, ponieważ nie komplikuje nam sytuacji, jeżeli chodzi o to, co dalej się ze szkołami będzie działo. I z takich ważniejszych rzeczy w uzasadnieniu, bo to uzasadnienie nie jest długie, jest informacja taka, że na terenie gminy miasto Kołobrzeg będzie od nowego roku szkolnego funkcjonowało 8 publicznych szkół podstawowych o pełnej strukturze organizacyjnej, gwarantującej zapewnienie przez jednostkę samorządu terytorialnego możliwości realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe na terenie gminy miasto Kołobrzeg. Kurator zauważył również to, że w naszych placówkach będą uczyły się też dzieci z sąsiedniej gminy, z części miejscowości, ale zauważył w swojej opinii, w uzasadnieniu do tej opinii, że gmina miasto Kołobrzeg, Rada Miasta, Prezydent Miasta zrobili wszystko, ażeby budynki szkolne, te pozostałe, które będą funkcjonowały na terenie miasta Kołobrzeg, były w miarę równomiernie obciążone. Byliśmy na rozmowie i odbyliśmy dość długą rozmowę z panem wicekuratorem, który zwracał nam uwagę na kwestię zatrudnienia i roli kuratora, jeżeli chodzi o zatwierdzenie pracy szkół pod kątem zatrudnienia i będziemy robić wszystko oczywiście, żeby skutki tej reformy odczuwalne były jak najmniej. Przy czym trzeba pamiętać o tym, że do tej pory na terenie gminy miasto Kołobrzeg funkcjonowało 9 poziomów, 9 roczników szkół, 6 szkoły podstawowej i 3 gimnazjów. Po wejściu w życie całej tej reformy, po wygaszaniu funkcjonowania wszystkich gimnazjów, tych poziomów nauczania będzie 8. I do tych 8 poziomów nauczania będziemy musieli dostosować strukturę zatrudnienia w naszych placówkach. Ważna rzecz jest taka, że po uchwaleniu przez Radę nowej sieci szkół wraz z obwodami tych szkół, na stronach internetowych szkół i stronie internetowej Urzędu Miasta pojawi się pełna informacja, które ulice, w którym obwodzie i w jakiej szkoły się znajdują. I od 30 marca rusza rekrutacja do tych szkół. Dodatkową informacja jest taka, że jak Państwo pamiętacie, przepisy ustawy wprowadzającej reformę oświaty dopuściły możliwość, użyję kolokwializmu, ale dzielenia siódmych klas według nowych obwodów szkół. I to jest zapis ustawy, który wprowadziło większość gmin na terenie naszego kraju, ale prezydent miasta w uzgodnieniu z radnymi przyjmuje taką propozycję, że jeżeli by w danej szkole, na przykład w szkole podstawowej numer 8, cała klasa chciała przejść do nowej szkoły utworzonej na bazie gimnazjum numer 3, czyli do szkoły podstawowej numer 7, to będzie na to zgoda organu prowadzącego. Już dwa takie przypadki mamy, gdzie rodzice ze szkoły podstawowej numer 8 i ze szkoły podstawowej numer 4 zwrócili się do nas z taką propozycją przechodzenia całych klas. Jeżeli chodzi o gimnazjum numer 2, bo wiemy, że ta decyzja spowodowała, że ta uchwała podjęta przez radnych, że gimnazjum numer 2 będzie wygaszona. Jak to będzie wyglądać? Tak jak przewidują to przepisy, do obiektu gimnazjum numer 2 nie będzie robiony już dodatkowy nabór do klasy pierwszej. Obecne roczniki, obecne klasy pierwsza i druga dokończą naukę w gimnazjum numer 2, chociaż to też nie jest do końca pewne, dlatego że może dojść do takiej sytuacji, że te oddziały w ostatnim roczniku funkcjonowania tej placówki mogą być przeniesione do innej szkoły, jeżeli Rada Miasta, Prezydent Miasta przychyli się i Rada Miasta się zgodzi, żeby te dwie kondygnacje, które zajmuje gimnazjum numer 2 w tej placówce, w tym budynku w ogóle przekazać do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika,
to oczywiście musi to nastąpić z pewnym wyprzedzeniem, żeby i szkoła tamta mogła również zaadoptować się do tych nowych pomieszczeń. I mamy jeszcze sprawę szkoły podstawowej dla dorosłych, która na dziś również będzie funkcjonowała jeszcze w tym obiekcie. W przyszłości rozważymy, czy przeniesie się do obiektu gimnazjum, obecnego gimnazjum numer 1, czy obecnego gimnazjum numer 3, ale to przyjdzie czas, że będziemy podejmować decyzję w tym zakresie.